Witajcie, z tej strony Angius i tak jak obiecałem, w środę... Dziś jest środa, prawda? Tak, dziś jest środa. Ląduje kolejny odcinek Porażek RMA. Dziś na tapety bierzemy Avengera. Pyknąłem chwilkę od tak, żeby sprawdzić jak tam dźwięk odpowiednio przyciszyć, bo wiadomo, że jak zwykle wszystko jest cholernie głośne. I szczerze mówiąc, jest to jedna z takich mniej kaszankowych kaszanek. Muszę przyznać, naprawdę. Są tutaj jakieś fajne, ładne rzeczy. Nie wiem, po cholerę jest to coś w animacjach w dodatku. I czary animowane są w animacjach. No ale dobra. Nieważne, never mind. Mamy nawet butlery. Fajne. czary. No tutaj akurat standardzik, tam parę jakichś potworków podchodziło. wybaczcie. Paralaksy, picturesy, jest HUD, jest Milucho. W systemie oczywiście. Tak, jest chest, system chestów jest zastosowany, bardzo lubię ten system, szczerze mówiąc. Grafika, tutaj są icon sety, tile, bla bla bla. Co jest z moim gardłem? Okej, bez zbędnego przedłużania, myślę, że możemy rozpoczynać grę. Mam nadzieję, że nie będzie za głośno. Mam nadzieję, że dobrze ustawiłem dźwięki. I... tak, chyba jest dobrze. Ja nie jestem, kurczę, pewien, czy wcześniej też okno się nagrywało, czy nie. A, nieważne. Dobra, w każdym razie zaczynamy. Nowa gra, podaj nazwę zapisu. Co jest, nie ma wielkiej litery? No dobra, trudno. Angus, tak. Enter. W ogóle tam była kula plazmowa na Tajpiu. Widzieliście? Ej, kim jesteś piękna? A, siostra. Gdzie są nożyczki? Nie wiem, poszukaj. No luz, pewnie w toaletce, tak? Nożyczki. No bosko, proszę. Weź te skarpety. Amen. Dostałem skarpety. Jeja, witaj ojcze. I złóż siostrze życzenia. Co tam piszesz, tatusiu? Tak w ogóle to dlaczego jesteś królem? Nie powinieneś być królem, jesteś moim ojcem, nie królem. Akcesoria, skarpety. Załóżmy skarpety od siostry. Więc prezent prosto od serduszka. Masz już prezent dla siostry? A oddam jej te skarpety, niech się cieszy. Poszukaj czegoś na prezent dla siostry w skrzyniach w piwnicy. No super, super. Nie, serio, ja też zawsze jak, jeśli mam komuś jakiś prezent dać, do kogoś na urodziny idę czy coś, to pierwsze miejsce, które przeszukuję, jest piwnica. Tak, zwłaszcza, że w naszym bloku piwnica jest wspólna dla wszystkich mieszkańców, więc czasem coś fajnego się znajdzie. Nic, co znajduje się na prezent dla siostry. No dobra, fajna zbrojka z pana drogą. Może jej ziarno damy? Skrzynkę, beczkę rozwaloną. Może ją po prostu do tamtego łóżka zaciągniemy, taki mały incechcik. Poza tym, po jaką cholerę tu jest 6 łóżek, skoro to jest 4-osobowa rodzina? Da fuk. Nic, idź do sąsiedniej wioski kupić prezent. Nie mam pieniędzy, masz 5 monet. Dzięki, mamo. A ciekawe, czy jest dobrze ustawione zdarzenie? A, dobrze ustawione, nie da się więcej kasy od niej wyciągnąć. Szkoda. A ładnie tutaj jest, ładnie. Szkoda tylko, że wszystkie domy są takie same. Ty jesteś kotkiem, czy jesteś psem? Kotkiem. Miał. Kici miał, miał, kici miał, miał. Co tu jest? Jadłodajnia. Nie ma nic jadłodajnia. Siema stary, czego?
Czekaj chwilę, tylko skończę. Dobra, luz. Ty. Tak. W moim domu przy kominku. To jest twój dom? Nie, to nie jest twój dom. To jest twój dom. Tak, tu jest Shakira. Shakira, Shakira. Możemy cię obrabować jakoś, ziom? W ogóle patrzcie, drwal taki, wiecie, koksu, macho i tak dalej, różowa kołderka, toaletka, lustereczko pięknie zdobione. Ła. Moment. Coś zauważyłem. Schody. To pomieszczenie jest wyżej niż cała reszta, jakby to sugerowało. Ale sufit i wysokość ścian jest ta sama. Taka tam mała pierdółka i trochę się czepiam, ale jednak. A, jeszcze jedno. Przy wejściu nie ma cienia. Lepiej by wyglądało z cieniem. Dobra. Nieważne. Czepiam się na siłę. W zamian weź te złote monety. 4 złote monety i 20 expa. Wow, wow. No, stary. Nieźle. W ogóle już chyba level wbiłem, tak? Da się tu wejść? Nie da się tu wejść. Tutaj da się przejść gdzieś? Na razie nie możesz przejść. No dobra, luz. Tak, drugi level, wow. I żadnej informacji o tym. W inwentarzu nic nie mogę. Nic nie mogę, nic nie mogę, nic nie mogę. W ogóle mam 9 kryształów, tak? A wszyscy dawali mi złote monety. Pff, magia. Nie wiem, posiadłem tajemnicę kamienia filozoficznego, zmieniam monety w kryształy. Nie wiem po jaką cholerę, skoro za monety można coś kupić, a za kryształy już chyba niekoniecznie. Dobra. Co jest w tych grobach? Da się je rozkopać? Nie da się. Dobra, lecimy dalej. Tutaj da się wejść? Nie da się. Kim ty jesteś? Uważasz, że przyroda jest piękna? Nie, nie uważam. Odejdź, robię pranie. A rób se, babciu, rób. W ogóle fajna ta rzeka, nie? Takie wybrukowane dno ma. Dobra, zgaduję, że to jest sklep. Czym mogę pomóc? Prezent dla siostry, wybierz coś, luz. Prezent! Siostro, mam dla ciebie prezent! A co to jest? Prezent! No już mówiłeś, że masz dla mnie prezent, ale co to jest? Prezent! Oh, God, już to sobie wyobrażam. A teraz daję głowę, że wioska będzie zniszczona, najechana, wszyscy będą martwi. Tak! Skąd ja to wiedziałem? Skąd ja to wiedziałem? Gramy w banały, w filmie dla gniarzy, komercyjna stacja, bez podtekstu, bez skojarzeń. Synu, zaatakowali nas. Nie udało nam się obronić. To koniec moich sił. Ale przeczytaj to, co zostawiłem ci na stole. Ojcze, nie! Kurczę, podziwiam sam siebie. Dobra. Taka mała nieścisłostka, ale to zaraz. Najechali nas dziwni, lecz potężni ludzie. Kaptury, chusty, nie dalibyśmy rady się obronić. W piwnicy jest moja stara... że stara zbroja, dobra, okej, okay, nieważne. Taka nieścisłostka. Koleś nie zdawał sobie sprawy z tego, że ich zaatakują, bo inaczej zapewne uciekłby z całą swoją rodziną, nie? A jednak zostawił list, w którym mówię, że ich zaatakowali. Ty jesteś moją mamą, tak? O, zmieniłaś kolor włosów. 3-4 HP. Super, właśnie ograbiłem ciało własnej matki. Siostrzyczko, jak tam? Ograbiłem ciało swojej własnej siostry. Ciała ojca nie mogę ograbić, szkoda.
Swoją drogą, moja siostra, może jeszcze ciepła? Nie. Nie da się tutaj wejść w żadną większą interakcję. Tak, skrzynia zniknęła. Uhu. Wino się rozbiło. Uhu. Łóżko jak stało, tak stoi. Uhu. Łopata, nie da się wziąć. Dobra. Wybierz klasę, będziemy rycerzem. A, jeszcze raz oczywiście. Przeszukać zbroję ojca, tak. Stara zbroja ojca, hełm ojca, topór ojca, tarcze ojca. No luz. Nieumiejętność, inwentarz, tak? Broń, topór ojca, tarcza. No przecież tarczę ojca dostałem, nie? Hełm ojca, stara zbroja ojca. A gdzie moje skarpety? Gdzie moje skarpety, ja się pytam? Gdzie skarpety od mojej siostry? Pozabijam was za to, że zabraliście skarpety, które dostałem od mojej siostry. Kim jesteś? Nieważne, zabiję cię. Karczma Mirgold. Tą drogą w lewo. Ale czyje lewo? Moje lewo czy twoje lewo? Idź już, nie martw się, pochowam ciała i odbuduję wioskę. Stary, sam w pojedynkę wioskę odbudujesz. Da się tu wejść? Nie da się. Nie da się ich ciało grabić. Poza tym tutaj było pole. Nagle się zrobiło pole, pole, łyse pole. Tutaj była droga, nie ma drogi. What the fuck? Nawet dróg nie oszczędzili. Nawet farm nie oszczędzili. Drogą w lewo. A, czyli rozumiem, że lewo jako gracza lewo, a nie lewo jako... Nie lewo jako NPC-a lewo. Kim jesteś? Witaj, czemu masz taką smutną minę? Bardzo spodobało mi się te... Mnóstwo wilku, może ja zabiję te wilki, bla bla bla, jedno... Okej, luz. Spotykamy podróżnika, który jest smutny z tego powodu, że jest tu pięknie, ale są tu wilki. Okej. Wow, czy to jest wilk? Tak, to jest wilk! Oh, fuck! No, większego się nie dało! Serio? Ale dodatków wilk emerged, nieprzetłumaczone. To boli! Klaus atakuje, 63 obrażenia, wilk atakuje, Klaus 4 obrażenia. W ogóle jesteśmy Klaus, Santa Claus. Santa Christ, Santa Christ. Wtedy się Finwe przydał, żeby zaśpiewać całego Santa Christa, bo ja niestety nie pamiętam. Klaus was victorious, zdobyto 5 kryształów, 6 punktów doświadczenia, futro wilka, jej! Dobra. Ubiłem tego wilkomutanta dla ciebie. Masz te futra. To futro. Trochę golda i te 3 eliksiry HP. 70 golda, 20 expa. Jak możesz mi dawać golda, skoro walutą w tej krainie są kryształy? What the fuck? Nie ma tu już tego wilkomutaka? Nie ma. Dobra, trzeba przejść przez jaskinię, zgaduję. Jej, więcej wilków. Całe szczęście, że da się je ominąć. Coś jest w tej dziurze, nic nie ma. Kurczę, teraz będzie mi się ta melodia wciąż w głowie. Dobra, ubijmy te pajęczaki. W ogóle one nam prawie życia nie odbierają. A my je bierzemy na 3 hity. Trzeba przespacjować walkę, oczywiście. Pajam będziesz moje obrażeń, oczywiście. Czyli 70 obrażenia nie otrzymuję, oczywiście. Pęgę śmierć. No, Lucy, Klaus, Lucy.
Tory, 6 doświadczenia, 2 kryształy. Może zapuszczę grę. O tak, dla jaja. Lina, nie mogę wyjść. A, tu już jest wyjście. No, więcej wilków. Jej. Ach, szkoda, że trzeba z nimi walczyć, że nie da się ich ominąć, nie? To jest najtrudniejsze w tej grze. W ogóle tutaj jakiś wilk w rabatach sobie siedzi. Co to jest? To jakaś wiocha? Da się tu wejść. Wow, kaczma. Jej, pikaj, madafaka. Daj mi spokój, odejdź. Ty, kim jesteś? Przecież to jest kobiecy czarset. What the fuck? Ja już chciałem zarywać? Ja zajmuję się handlem. W walce nie pomaga. Mogę wam? Co to jest? Wy, towarzyszu? Dobra, pokaż nam swe towary. Różdżka medyka, lekka zbroja... łowcy, lekkie buty, kolczuga. O, kolczuga jest lepsza. Ciężkie buty walki. Fuck. Order lodu. Strasznie zimnie. Wow. Spowalnia gracza. Bardzo lekkie buty. Kupmy bardzo lekkie buty. I załóżmy bardzo lekkie buty. Tak? Nie mam skarpetek, to chociaż w butach pośmigam. Ty, Arab, co sprzedajesz? O co chodzi? Coś o tym ataku. Mroczna gildia czarnych jeźdźców. Powinno być, nie wiem. Mroczna gildia czarnych jeźdźców ciemnej nocy. Czerni. Jeszcze. Na małej wyspie południowej. Readers, Druid Myszor, coś mi to mówi. Czy Druid Myszor to nie był jakiś NPC z Margonem? Może ktoś z karczmy się do ciebie przyłączy. Ty, przyłączysz się do mnie? Nie, ty się do mnie nie przyłączysz. Ty, przyłączysz się do mnie? Pomożesz nam? Nie, ja zajmuję się handlem, bardzo nie pomogę. Spijasz dalej. Dobra. A co chodzi? Chcesz nam pomóc? Oczywiście, oddalna. Chodźmy najpierw do wojsku, zabiorę tam kilka rzeczy i idziemy dalej. W ogóle what the fuck? Tak, nie mam nic konkretnego do powiedzenia, oprócz pamparampam. Idźmy więc dalej, podążajmy dalej drogą. Prawo pustynia K, lewo droga do Rider, z góra Wisthood. Dobra, mamy iść do Wisthood. Lato, zima. Lato, zima. Jak ten czas szybko leci. O, babciu, pomożesz nam walczyć z mrocznymi jeźdźcami mrocznego, czarnego mroku nocy? Musimy zniszczyć gildię czarnych jeźdźców. W naszych górach osiem zabili a i przyjeść jeszcze jego maczugę. Po cholerę ci maczuga trola, babuszko. W ogóle nie... nieważne. Dobra, lecimy dalej. Drzwi są zamknięte. Bałwan! Drzwi są zamknięte. Studnia! Drzwi są... drzwi są zamknięte. Dobra, pokonajmy trola. Gdzie jesteś, troll? To jest troll. Wygląda jak skrzyżowanie jaszczurki ze smokiem. Ale to jest mały troll górski. Bo dlaczego by nie? Ej, ty masz coś w ogóle, jakieś umiejętności? Coś potrafisz? Czy jesteś tylko taką zapchaj dziurą w drużynie? Doskonałe uderzenie, jeja. Dobra, trzeba to przespacjować. Masz debaton. Dobra, jest. Drużyna Klaus was victorious, 7 kryształów. A maczuga? W ogóle tutaj są góry z mapy świata, tak? Fuck. Dobra, czy zdobyłem tę maczugę, czy czegoś o tym nie wiem, czy nie zdobyłem?
i wszystko, wszystko się zgadza. Dziękuję wam, ale idźcie już, no. The fuck? Czyli chyba jednak musimy zdobyć tę maczugę. Nie wiem jakim cudem, ale musimy ją zdobyć. Zapiszę grę dla pewności. Bo wygląda na to, że ta gra jest jedną z dłuższych. Tak, tak, jedna z dłuższych, jakie zdarzyło mi się grać. Nie licząc oczywiście miasteczka nowoczesnego, bo to się ciągnie niczym moda na sukces. Swoją drogą, może niedługo wrzucę jakiś odcinek z miasteczka. Coś nagram może. Ale wygląda na to, że z Avengera wyjdą przynajmniej dwa odcinki. No. Proszę, proszę. 7 kryształów. A gdzie maczuga? Chcę maczugę. Chcę zmaczugować babcię. O, nie, nie. Sorry, ale przypomniała mi się taka grafika z gatunku hentai, gdzie właśnie występowała maczuga w dość nietypowej roli. A, nie chcę o tym mówić. Naprawdę, zapomnijcie o tym. Ja próbuję. No, on nie jest w stanie mnie zabić. Nic. Nie tyka mnie. Elektryka troll nie tyka. Mały troll górski śmierć. Maczugi oczywiście nie dostaję. No dobra, to teraz do tego rora z roruro. Mamy iść. No, do tej krainy na R, tak? Czy nie? Czy tak, czy nie, czy tak? O, ktoś się zżygał za domem. A ty... Oczywiście, kolizja na dymie, jakżeby inaczej. Nie możemy przejść przez dym. Ja. Aha. Super. Nie wiem, może jesteśmy uczuleni albo co. Mamy iść do tego na R, tak? O, ustaw się. Readers, tak. Lećmy więc do Readers. Do Readers Digers. Swoją drogą od jakiegoś czasu już nie przysyłali mi swoich ofert. Leśniczy, mam do ciebie parę zadań. Nasiona drzew powinny... Kto normalnie trzyma nasiona drzew w jaskini? Do? O co tu chodziło? Ale o co chodzi? Ja chcę kontynuować. A, czyli nazwa save'a to jest taki jakby nasz ten. Ten, no, hasło. Okej, okay, czaję. 23 minuty, to będzie naprawdę jedna z dłuższych serii, jeśli chodzi o takie jednorazowe porażki. Tak, chcę ci pomóc. No idź już po nie, dobra, luz. Pozwól, że zasejwuję grę. Tak. Dobra, rozumiem, że mamy się wystrzegać tych dziur jak ogień. Tylko w jednej skrzyni jest nagroda, w drugiej jest śmierć. Oczywiście, saving. Jest to rudy kot z bajek, a w dodatku lubię lasagne. Cieszę się, że lubisz lasagne. Ja też lubię, zwłaszcza po bolońsku. Moim zdaniem jest najlepsza. Garfield. Co tu jest? Śmierć? Nie, tutaj są nasiona drzew. Tu jest śmierć. Nie, tu nie ma śmierci. Ej, a, tu jest wyjście, tak. Trzeba było oczywiście odpowiednio celować. A, śmierć w sensie, że mam 1 HP. No luz. Czyli nie śmierć. A zmniejszenie HP. Idź posprzątaj pnie drzew. To mam posprzątać, tak?
jak mam to posprzątać? No. Ej, stary. No idź je wytnij. No idź dę. Idź dę, idź dę, ale nie wiem, trzeba maszować ten spację czy kigrzy. A idź ty w czortu. Idź w czortu. Nie da się wejść, jej ja. Super. Czy nie dojdziemy do Riders? Do Riders Digers? Więc może wszystko się zmieści w jednym pojedynczym odcinku. Dobra, tutaj na prawo była pustynia Kali. Idziemy na pustynię Kali. Jak na pustynię, to sporo tu trawy. Tak BTW. Czym jesteś? Nieważne, nie atakujesz mnie. Bagdad. Bagdad. Tutaj są kryształki, tu jest jakiś byczek. Ty nie jesteś byczką. Czym jesteś? Jesteś byczym bykiem. Lol. Dobra, nieważne, zobaczcie. A zapiszmy. I podejdźmy do byczego byczka. A, to jest król hien. Znalazłeś mnie. Ha, ha, ha. To jest hiena. To jest byk z niebieskimi rogami i niebieskimi kopytami. To jest ork. I mówi, że jest hieną. Jestem ciekaw, jaki będzie battle. No, hiena jak... jak wymalowana. Dobra, przespacujemy walkę. 37 obrażeń, 41, 38, luz, nie zabije mnie tym. I am bulletproof. No, walcie z niego. Dobra, muszę maszować spację najwyraźniej. Trollolo, trollolo, trollolo. Nie wiem w sumie o czym teraz miałbym mówić, bo ja go tak sobie naparzam. On sobie albo coś z tego robi, albo nic sobie z tego nie robi. Wybaczcie, ale musiałem się napić. Herbaty, żeby nie było. Takiej mrożonej City Iced Peach. W Lidlu kupiłem, bardzo dobra. Pada ten król hien, czy nie pada? Dobra, to ja sobie będę pykał w spację. Tutaj to się będzie robić. Dobra, Klausa uleczmy może. Okej, subcie. Subcie. Sprawdźmy, czy da radę go ubić. Gdy go ubiję, albo gdy zginę, kończymy odcinek. Bo już jest 29 minut. Nie wiem, jak Camtasia się wyrobi z renderowaniem. Bo jak wiecie, bądź też nie wiecie, Camtasia lubi mieć fochy. Czyli 111 kryształów, pistolet Kara 7, Klaus level 3, Day poziom 2, super strzał. Jeja. Super strzał, zadaje potężne obrażenia. Jejeje. Broń, nie mogę ci zmienić broni. Nie mogę ci pomóc, jestem koniem. Pistolet Kara. Tak, pistolet Kara. Jeje.
O, jest ten. Nie zauważyłem, że jest tutaj w ogóle dziennik misji. Ale dobra, zapiszmy grę. Na dwóch, trzech, czterech slotach. Tak, dla pewności. Zakończmy grę. Okej. Jest subcio, jest 30 minut. No w ogóle. A Angus to jest rozszerzenie pliku, ale fajnie, mam własne rozszerzenie, mam własne rozszerzenie. Dobra, 30,5 minuty, więc myślę, że należałoby już kończyć, bo jeszcze Camtasia się nie wyrobi, a to by było niefajne, jeśli bym musiał jeszcze raz to samo powtarzać. Więc ja się z wami szybciutko żegnam. Tak, do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, polecajcie i tak dalej. Zresztą wiecie, co macie robić, co ja wam będę mówił. To by było na tyle. Do usłyszenia, jak już mówiłem, tak, i cześć!